10 listopada, witam Was drodzy bardzo serdecznie. Choć za oknem szary listopadowy poranek, to przed nami Boże Słowo, które każdego dnia, bez względu na to, czy za oknem świeci słońce, czy jest szary poranek, jest dokładnie tą samą światłością. Jakie są dzisiejsze fragmenty, które chcą nas poprowadzić? To dwa. Pierwszy z nich to fragment z Księgi Proroka Jeremiasza, gdzie w 18 rozdziale, w 14 i 15 wierszu tak czytamy. Czy wysychają chłodne wody stale płynące od wschodu? Lecz mój lud zapomniał o mnie. I drugi fragment z Księgi Ewangelii Jana z 15 rozdziału, 9 wiersz. Trwajcie w miłości mojej. Drodzy, z jednej strony słowa zachęty, z drugiej słowa mówiące o niepamięci. Myślę, że każdemu i każdej z nas w życiu zdarzyło się czegoś zapomnieć, ale nie o takim zapomnieniu pisze prorok Jeremiasz. Dlatego, że kiedybyśmy spojrzeli na naród izraelski, to dostrzeglibyśmy naród bardzo religijny, naród bardzo pobożny. Naród, który chciał wypełniać swoje pomysły na to, co to znaczy iść drogą Bożą, co to znaczy oddawać Bogu cześć. A gdzieś w tym wszystkim zapomniał o tym, co jest najważniejsze. O Bożym Słowie, o posłuszeństwie dla tego Bożego Słowa. I myślę, że to jest przestroga również dla nas, dlatego że kiedy myślimy o naszym kraju, o Polsce, może czasami myślimy o sobie, to myślimy jako o kraju bardzo religijnym, bo za taki kraj uchodzimy w Europie i tak się przedstawiamy. Ale pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Boże Słowo? Czy w tym wszystkim kierujemy się rzeczywiście Bożym Słowem i pójście za Bogiem, czy też własnymi pomysłami na to, co to znaczy być człowiekiem pobożnym, religijnym, by się dobrze czuć? Odpowiedź pozostawiam każdemu i każdej z nas. Drugi fragment to Ewangelia Jana, która jest niesamowitym zaproszeniem. To fragment z większej całości, która mówi o krzewie winnym i o tej bardzo podstawowej rzeczy, że jeśli nie trwamy w Jezusie Chrystusie, to tak naprawdę jesteśmy uschniętą latoroślą. Może nam się wydawać, że żyjemy, może nam się wydawać, że owocujemy, ale bez Jezusa Chrystusa, bez łączności z Jezusem Chrystusem, bez pójściem za Jego Słowem, tak naprawdę to wszystko jest tylko puste i wyschnięte. Bo przecież Jezus powiedział to bardzo wyraźnie, że człowiekiem mądrym jest nie ten, który słucha Słowa, ale ten, który słucha i to Słowo wykonuje. Zachęcam, drodzy, by Boże Słowo było każdego dnia dla nas światłością, prowadziło nas i byśmy temu Słowu byli posłuszni. Zostawiam Was z tym wszystkim i pozdrawiam w ten szary, ale mimo wszystko niesamowicie Boży dzień. Zostańcie z Bogiem.